Ewangelii według świętego Mateusza. Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Dzisiaj widzimy Pana Jezusa, który jest oddzielany od rodziców i ich dzieci przez apostołów. Apostołowie troszczyli się o to, żeby Pan Jezus mógł wreszcie wypocząć. Towarzystwo dzieci wydawało im się zupełnie niepotrzebne. Dzieci były w tamtych czasach traktowane jako pewne przedmioty, przedmioty własności, które należą do rodziców. Więc po co dzieci? Dzieci przecież są tutaj akurat zdrowe. Pan Jezus uzdrawiał chorych, cierpiących, a te dzieci tylko krzyczą, płaczą, gadają, śmieją się, aż głowa boli. Więc niech sobie idą. Natomiast rodzice chcieli dla tych dzieci jak najlepiej. Chcieli, żeby te dzieci się po prostu napełniały radością, pokojem, miłością, ponieważ Pan Jezus nosił sobie. Taką szczególną moc przyciągania ludzi. Tak jak sami ci rodzice błogosławili swoje dzieci, bo taka była wtedy też religijność i taka pobożność. Taki obowiązek szczególnie spadał na rolę ojca, który miał błogosławić swoje dzieci, i takim ojcem dla tych dzieci też jest Pan Bóg. Dzisiaj warto sobie tak uświadomić, że Pan Bóg. Rodzicom daje dzieci po to, żeby byli rodzicami. Dziecko nie może być własnością rodziców. Nie może być traktowane jak rzecz. Nie może też być traktowane jak bóstwo. Są dwie skrajności. Jedna skrajność: to dziecko jest naszą e, rzeczą, naszym, naszym posiadaniem posiadam dziecko. Pani Wanda Półtawska, kiedyś była na pewnej konferencji o rodzinie, jeden z konferencjerów, jeden z zaproszonych gości, który miał mówić w konferencję, przedstawił siebie, że jest, że ma szóstkę dzieci. Mam sześcioro dzieci. Wtedy Pani Wanda zaprotestowała, powiedziała: nie wolno tak mówić, że posiadam dziecko, czy posiadam dzieci, że mam dzieci. Bo to nie są rzeczy, to nie są przedmioty, o których tak można mówić, że mam na przykład zegarek, że mam okulary i mam dziecko. No nie. To Pan Bóg jest właścicielem dziecka. Pan Bóg jest właściciel każdego z nas. On może tak powiedzieć. My nie. My możemy powiedzieć, że Pan Bóg pozwolił nam być ojcem lub matką dla tych dzieci. I trzeba tutaj wprowadzić pewną równowagę. O ile w tamtych czasach. Właśnie było tak, że dzieci były trochę tak traktowane jak własność. I na przykład Abraham, kiedy miał Izaaka, musiał się tego uczyć, żeby uświadomić sobie, że Izaak to nie jest własność Abrahama. Pan mógł mówi, złóż go teraz dla mnie w ofierze. To jest moje dziecko, mam do tego prawo. A ty jesteś ojcem. Ja ci go dałem, obiecałem, ale mogę w każdej chwili go zabrać, i nie jest to prawdą, że Bóg jest okrutny. Bóg ma do tego prawo. My jesteśmy obdarowywani. Kiedyś zdarzyło się w parafii, w której byłem wikariuszem, pierwszy raz, pierwszy rok, w zasadzie rok minął, to była pierwsza parafia, i zdarzyło się no, nieszczęsny, nieszczęsny wypadek, bo Dziewczyna z chłopakiem wyjechali małym fiatem i na miejscu zginęli, bo wymusili pierwszeństwo. Był pogrzeb młodych ludzi. Ojciec, tej, która kierowała tym samochodem, która zginęła, jedynej córki, przychodził codziennie przed drzwi plebanii, płakał. Nie mógł się pogodzić z tym faktem, że zginęła jedyna jego córka. I miał wielki żal do Pana Boga. Mówił, księży szanuje, ale Boga w ogóle nie szanuje. On mi zabrał moją jedyną córkę. Jak mógł mi zabrać? Mógł. Jest do tego Bogiem i ma do tego prawo. My możemy powiedzieć, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przyjmować, ale też ofiarowywać. Rodzice, kiedy rodzą, też ofiarowują, oddają. Przecinają pępowinę psychiczną i oddają swoje dzieci Panu Bogu. I ten gest rodziców, że oddają w ręce Pana Jezusa swoje dzieci, to był piękny gest. Bo Pan Jezus chciał pobłogosławić te dzieci, dać im moc, dać im jakby świadomość godności dziecka Bożego. Dzisiaj, jakby, żyjemy w takich dwóch skrajnościach. Z jednej strony jest skrajność, że nie szanuje się dzieci nienarodzone. 50 milionów dzieci nienarodzonych w sposób chirurgiczny jest zabijane na całym świecie, traktowane jak przedmioty, jak jakaś rzecz do badań genetycznych. A z drugiej strony, jak już się dziecko urodzi, to często zapomina się o tym, że to Pan Bóg jest Bogiem. Bogu trzeba służyć i dziecko trzeba oddawać Panu Bogu, a nie Oddawać część dziecku i biegać dookoła tego dziecka tak, żeby spełniać wszystkie jego zachcianki. Jeżeli ubóstwimy takie dziecko, to dziecko stanie się potworem i zniszczy rodziców. Będzie niszczyć innych wokół siebie. Będzie pełne pretensji, będzie pretensjonalne. Dlatego trzeba pewnego rodzaju równowagę. Oddawać dzieci w ręce Boga. Niech Bóg je błogosławi, niech je strzeże przed pychą, przed różnego rodzaju zagrożeniami. Żyjemy w świecie, który pod wpływem różnych trudnych doświadczeń, nie powinny się wydarzyć, doświadczeń też związanych z pedofilią księży, księża zostali jakby sparaliżowani w tym takim błogosławieniu dzieci. Kiedy byłem w Kanadzie, widziałem taką sytuację, że księża katolicy, choć są w kościołach katolickich, które są połączone ze szkołami katolickimi, tworzą na przykład jeden budynek, to nawet do takiego budynku kościelnego, który jest szkołą katolicką, ksiądz katolicki nie ma prawa wejść. Nie może wejść. Natomiast jeżeli chce odprawić mszę świętą, to wtedy Przeprowadza się na przykład jedną klasę z wychowawcą, który przygotowuje dzieci tam do czytania. Czasem ksiądz musi interweniować, bo zamiast czytań z Pisma Świętego, to są na przykład fragmenty małego księcia, egzuperii. To takie ładne. A te stare te teksty Starego Testamentu takie jakieś brzydkie. No, ale czy rzeczywiście. To nie jest forma też przeszkadzania dzieciom przychodzenia do Pana Jezusa, który jest Słowem. Kiedy byłem właśnie wtedy w Kanadzie i widziałem, jaka jest świadomość tych dzieci w Adwencie, kiedy ksiądz pokazywał im wieniec adwentowy. To na pytanie, co to jest, to odpowiadały dzieci, że to jest Christmas tree, że jest to choinka. Bo przecież no, nie ma takiej jakieś katechezy, którą by prowadził ksiądz. Te katechezy, którą prowadzą świetcy często są bardzo jakieś dziwne. W tymże kościele widziałem też y, to, że dzieci do roku siódme, do siedmiu lat nie chodzą na msze święte. Czasem przy święte ich nie ma na przy świętych. Msze święte y, są dla tych, którzy mają już Powyżej 7 lat idą do Komunii Świętej, natomiast te dzieci w tym czasie się bawią. Gry komputerowe, oglądają filmy, jakieś zabawki, a w tym czasie toczy się Msza Święta. A później, kiedy mają 7 lat, zupełnie nie wiedzą, co się dzieje na Mszy Świętej. Nikt im nie daje przykładu, bo tego nie widzą, i dostają do ręki Komunię Świętą. Które nie wiedzą do końca, co to jest. Jakiś opłateczek. Zjedzą sobie o, smakuje, nie smakuje taki. Nic szczególnego. Czasem przyklejają to niestety było widać że bawią się dzieci i przyklejają do ławek pod spodem jak gumę do rzucia. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Jeżeli ten sposób nie zostanie dziecko przygotowane, to nawet gdy jest przyprowadzone, to one ono nie przychodzi do Pana Jezusa. Nie ma tego spotkania w wierze. Dlaczego Kościół na samym początku już zaczął chrzcić dzieci? Dlatego, że całe rodziny były wierzące. I całe rodziny w tym klimacie chciały, żeby można było uczestniczyć w mszy świętej. A później z czasem, to dziecko było, rozwijało się w wierze i był przekazywany dar wiary. Dlatego też chcemy dzisiaj prosić Pana Boga, aby ten dar wiary wzrastał w dzieciach. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ten, to przychodzenie dzieci do Pana Jezusa właśnie ma różne wymiary przeszkadzania. Nawet może się okazać, że następcy apostołów nie do końca Zrozumieli na przykład na Zachodzie, jak przyprowadzać dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Bo jeżeli przez y, obawę, przez lęk zupełnie się odetnie te dzieci od kontaktu z Panem Jezusem, z Księdzem, który przekazuje Pana Jezusa, to wtedy rzeczywiście takie dzieci później będą sakramentalizowane, ale będą bez wiary, stracą wiarę, będą prosić o apostazję. Będą dokonywać apostazji, i czasem tak się okazać może, że dziecko kiedy dorośnie i przyjmie sakrament bierzmowania, będzie to jego ostatni sakrament, ponieważ, jak to niektórzy mówią, że jest to wtedy uroczyste pożegnanie się z kościołem w obecności biskupa. Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że wcześniej to dziecko gdzieś było zatrzymywane na drodze do Chrystusa. Pozwólcie przychodzić do mnie, mówi Pan Jezus. Nie przeszkadzajcie. I to słowo: nie przeszkadzaj, nie przeszkadzajcie, jest bardzo dzisiaj aktualne. Warto zadać sobie pytanie, czy ja, czy ty nie przeszkadzamy dzieciom przychodzić do Pana Jezusa. Z drugiej strony, też warto uświadomić sobie, że dziecko jest dla Pana Jezusa szczególnym wzorem przyjmowania Królestwa Bożego. Jego postawa. Takiej otwartości, szczerości, takiej właśnie też czułości, takiej naturalności jest bardzo miła panu Jezusowi. I pan Jezus chce, żebyśmy też naśladowali dzieci. I można jej powiedzieć za taką pieśnią, którą się śpiewa czasem na pierwszej komunii świętej, że kiedyś o Jezu chodził po świecie, brałeś w objęcia dziateczki swe. Patrz tu, przed Tobą stoi Twe Dziecie, do serca swego przytul i mnie. Na to Boże przytulenie przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.